Minęła 18.30. Jacek Sobala, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego w Telewizji Republika. W całym kraju trwają uroczyste obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, smoleńskiego zamachu. Od rana wszystkie wydarzenia mogą Państwo oglądać na naszej antenie. Podkomisja Smoleńska złoży zawiadomienie do prokuratury o przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. W Kościele katolickim dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego, natomiast zgodnie z kalendarzem juliańskim dla prawosławnych i grekokatolików, dziś rozpoczęła się Wielkanoc. W tym roku rocznica katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku przypada w drugi dzień świąt wielkanocnych, dlatego zdecydowano o przeniesieniu głównych obchodów na niedzielę 16 kwietnia i dziś w całym kraju odbywają się uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Głównym punktem obchodów są wydarzenia, które dzieją się w Warszawie, na warszawskich cmentarzach i w miejscach pamięci oddano hołd ofiarom Smoleńska. Łukasz Żmuda. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odczytany został uroczysty apel pamięci, w trakcie którego wspomniano ofiary tragicznego lotu. Zebrali się przedstawiciele rodzin smoleńskich, rządu, Sejmu, a także mieszkańcy stolicy. Odmówiono modlitwę za zmarłych. Przywołujemy nazwiska obywateli Rzeczypospolitej, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przedstawiciele rządu i władz Prawa i Sprawiedliwości złożyli wieńce przed tablicami i pomnikami upamiętniającymi ofiary zbrodni smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz 93 inne osoby, wśród nich wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Kluby Gazety Polskiej oraz członkowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali przed Pałacem Prezydenckim koncerty, pokazy filmów dokumentalnych oraz wystawy historyczne. Warto wracać do przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które nie zostało wygłoszone w Katyniu. I te słowa dzisiaj tutaj na krakowskim przedmieściu też wybrzmią. Na specjalnie ustawionej scenie przed Pałacem Prezydenckim wystąpił m.in. chór reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i bard Paweł Piekarski. W południe odmówiono modlitwę Anioł Pański, a o 15:00 koronkę do Bożego Miłosierdzia. Polska straciła pod Smoleńskiem nie tylko głowę państwa. Zginęła elita naszego narodu, osoby, dla których służba dobru ojczyzny stanowiła najważniejsze zadanie. Dużo zrobił dla nas świętej pamięci Lech Kaczyński. Ja tu 13 lat temu z tatą przyszedłem z nic zapalić, jak dowiedzieliśmy się, że tragedia się stała. Nie było tak oddanego i tak miłego człowieka z taką empatią dla drugiego człowieka. I dla pani Marii, i dla pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i dla reszty osób przyjechaliśmy tutaj wcześnie rano, by być do wieczora i żeby pokazać, że czas na jedność narodową i niechaj te słowa się spełnią. Szacunek, tożsamość. Czy pamięć powinna być wspólna, a nie jest. Nawet to dzieli. Tragedii. Pamiętać po pierwsze o ofiarach, bo ten wymiar osobisty jest niesłychanie ważny. To po prostu nas boli śmierć wielu osób, których ja osobiście znałem. Także o tych ofiarach z dzisiejszej opozycji, bo oni zostali opuszczeni przez własne środowisko polityczne. To bardzo, bardzo smutne. Lata walki o prawdę wydarzeń sprzed 13 lat już przynoszą efekty. Podkomisja Smoleńska Antoniego Macierewicza udowodniła, że w samolocie doszło do co najmniej dwóch eksplozji. Wygraliśmy. Jest raport, stoją pomniki. Dzisiaj jest wniosek o ściganie tych, którzy zabili prezydenta. I ja myślę, że wcześniej czy później, jeśli szybciej nie odpowiedzą przed Bogiem, to staną przed sądem. Że to jest nieuniknione. No ale żeby tak było, musi być wielkie poparcie społeczne.
O godzinie 19 w intencji ofiar katastrofy odprawiona zostanie msza święta w Archikatedrze Warszawskiej. Następnie ulicami krakowskiego przedmieścia przejdzie Marsz Pamięci przed Pałac Prezydencki. O godzinie 21 przewidziane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Jak wynika z badań i sondaży, pomimo wielkiej akcji dezinformacyjnej przeprowadzonej przez Rosjan z udziałem ówczesnych polskich władz i wbrew manipulacjom kartelu medialnego III RP, wbrew wszystkim kłamstwom TVN-u o pancernej brzozie i że jak nie wyląduje, to go zabiją, wbrew temu wszystkiemu większość Polaków uważa, że to, co stało się w Smoleńsku, to był zamach. Dziś Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej, poinformował, że komisja złoży do prokuratury zawiadomienie o przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. Paweł Włoch. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu zamachu na życie Lecha Kaczyńskiego. Loki powybuchowe, kolce, kratery, to są wszystko ślady, które są uznawane naukowo za dowody eksplozji, bezsporne dowody eksplozji. Dlatego też warto pamiętać, że to wszystko rozpoczęło się podczas remontu samolotu. Przez ostatnie 13 lat prawda o tragedii smoleńskiej była zakłamywana. Rosyjska komisja MAG wmawiała opinii publicznej, że winę za katastrofę ponoszą prezydent Lech Kaczyński i generał Andrzej Błasik, którzy mieli naciskać na pilotów, aby ci lądowali pod Smoleńskiem pomimo niekorzystnej pogody. Komisja pod przewodnictwem Jerzego Millera mówiła, że Tupolew rozbił się w wyniku zderzenia z brzozą. Ludzie, którzy walczyli o prawdę, byli szykanowani i nazywani sektą smoleńską. Wielu tej presji nie wytrzymało. Wielu odpokutowało to zdrowiem, niektórzy życiem. Ale myślę, że ci, co wytrwali, mają teraz satysfakcję, że wszystko to, o czym mówili, myśleli, przypominali, teraz staje się taką realną, absolutną, jedyną prawdą o tym, co się stało nad Smoleńskim. Początkowo według planów do Katynia miał się udać również Jarosław Kaczyński. W ostatniej chwili zrezygnował z lotu z uwagi na chorobę matki. Były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili, który jest aktualnie więziony przez prorosyjski rząd, uważa, że Władimir Putin w akcie zemsty zamordował głowę państwa polskiego. Lech Kaczyński był moim politycznym nauczycielem i bratnią duszą, czyli kimś więcej niż przyjacielem. Poświęcił swoje życie za Gruzję i wiem na pewno, Smoleńsk był zemstą za Tbilisi z 2008 roku. Kiedyś mi mówił, różnica między tobą a mną jest taka, że dzięki temu, że Polska jest w Unii Europejskiej, ja po swojej prezydenturze pozostanę przy życiu, a ty możesz zginąć. Cóż, Putin zabił jego, a teraz zabije mnie. Donald Tusk, lekceważąc prawo międzynarodowe, potraktował wizytę prezydenta Kaczyńskiego jako lot cywilny i co za tym idzie, śledztwo oddał w ręce rosyjskie. Eksperci wskazują, że najbardziej symboliczną sceną był moment odwiedzin miejsca tragedii przez Donalda Tuska w towarzystwie Władimira Putina. Putin przedstawia Tuskowi przebieg katastrofy, w cudzysłowie katastrofy, i Tusk kiwa głową. A kto przedstawia, rzeczywiście przedstawia przebieg? Szojgu, czyli obecny minister obrony Federacji Rosyjskiej, czyli ten, który odpowiada za wojnę na Ukrainie. Przy sekcjach zwłok miała pracować ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz, która zapewniała o wzorowej współpracy polsko-rosyjskiej. Prawda była taka, że ciała ofiar nie były potraktowane z należytym szacunkiem. W trumnach znajdowały się szczątki kilku osób, a ciała były wrzucane do worków na śmieci. Ja akurat byłem w grupie przyjaciół, też dziennikarzy, między innymi 3 tygodnie po katastrofie smoleńskiej i zbieraliśmy szczątki jeszcze i ludzkie, i artefakty z samolotu. W piątek Sejm przegłosował powstanie specjalnej komisji, która ma się zająć badaniem rosyjskich wpływów w Polsce. Nowy organ ma funkcjonować na wzór komisji weryfikacyjnej, dzięki temu będzie mógł kontynuować swoje działania po wyborach. Komisja może rozpocząć pracę już w czerwcu. Putin z Tuskiem ściskali się na pobojowisku, na którym leżały ciała 6 dowódców armii natowskiej. I ten premier rządu polskiego nie pofatygował się, żeby w jakiś sposób poruszyć tę sprawę. Ja nie wiem w każdym razie o żadnym takim sygnale z rządu polskiego, żeby dowództwo NATO w Brukseli
było zaalarmowane, że stało się coś niedobrego. Podkomisja Smoleńska opublikowała raport 11 kwietnia 2022 roku. Wynika z niego, że bezpośrednim powodem katastrofy był akt bezprawnej ingerencji. Dokument jest oficjalnym stanowiskiem państwa polskiego. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Na Ukrainie drugi rok z rzędu wierni kościołów prawosławnego i grecko-katolickiego obchodzą Wielkanoc w warunkach wojny. Dziś rano polska para prezydencka złożyła im życzenia. Szanowni Państwo, w radosnym świątecznym czasie Paschy Chrystusowej serdecznie pozdrawiamy wszystkich duchownych i wiernych Kościoła Prawosławnego, Kościoła Grecko-Katolickiego oraz innych kościołów wschodnich w naszym kraju. Proszę przyjąć najlepsze życzenia wielkanocne. Święta Wielkiej Nocy krzepią serca, napełniają ufnością, przynoszą pokój. Niech paschalne przesłanie o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie dobra nad złem, będzie dla nas wszystkich źródłem duchowej siły i niech łączy nas w solidarną wspólnotę. Tradycja wschodnia jest częścią polskiej religijności, historii i kultury. Nasz kraj od wieków był miejscem spotkania Zachodu i Wschodu. Również dziś obywatele Rzeczypospolitej różnych wyznań i tradycji żyją w zgodzie, spokoju i wzajemnym szacunku. Z tym większym współczuciem patrzymy na dramat Ukrainy broniącej się przed brutalną agresją Rosji. To już drugie święta wielkanocne, które przeżywamy razem, solidarnie z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, ofiarami rosyjskiej agresji. Wsparcie potrzebującym braciom i siostrom z Ukrainy niesie z wielkim zaangażowaniem całe nasze społeczeństwo, w tym także kościoły i wspólnoty religijne w naszej ojczyźnie. Gorąco dziękujemy za otwarte serca, za wszystkie gesty solidarności. To wspaniałe świadectwo ofiarności i chrześcijańskiej miłości bliźniego. Życzymy Państwu radosnego, spokojnego i miłego przeżywania świąt wielkanocnych w rodzinnym gronie, wśród bliskich i przyjaciół. Niech nadzieja, optymizm i wiosenny nastrój zapanują w Państwa domach. Życzymy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załużny, napisał dziś na Facebooku: składam życzenia wszystkim, którzy tego dnia trzymają obronę w okopach, siedzą w schronach, prowadzą zwiad, pełnią dyżur bojowy. Na Ukrainie trwa prawosławna Wielkanoc, ale to, że są święta, dla Rosjan nic nie znaczy. Dziś w nocy w gminie Snichurivka w wyniku ostrzału zginęła 18-letnia dziewczyna i 17-letni chłopak. Natomiast z dobrych wiadomości, jak poinformował dzisiaj Andrzej Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Zełenskiego, w ramach wymiany jeńców z Rosją na Ukrainę powróciło 130 żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Gwardii Narodowej. Są to szeregowi i podoficerowie, którzy trafili do niewoli w rejonie Bachmutu, Soledaru, Zaporoża i Chersonia. To, o co walczymy dzisiaj przeciwko ciemnym siłom, to nasz wschód słońca, nasze odrodzenie. To światło niezależnej Ukrainy. Obchodzimy dzisiaj święto Zmartwychwstania Pańskiego. Głównym symbolem tego święta jest zwycięstwo. Zwycięstwo dobra, zwycięstwo prawdy i życia. Z niezachwianą wiarą w nieodwracalność tego zwycięstwa wychodzimy naprzeciw tej Wielkanocy. U niezwrotność tych перемог my зустрічаємо Великдень. W tym dniu, przed rokiem, modliliśmy się o to, by Ukraina wytrwała. Dzisiaj, by Ukraina zwyciężyła. Dzisiaj, żeby Ukraina przemogła. Wojna nie zmogła sterty nas, nasze cenności. Wojna nie zdołała zetrzeć nas. Nasze wartości, nasze tradycje, nasze święta i to, co one symbolizują. Jakie one symbolizują. I tomu, choćby gdzie. Dlatego gdziekolwiek jesteśmy, świętujemy Wielkanoc wspólnie. Jesteśmy jedną wielką rodziną Ukraińców. Razem. My jedna wielka семья Ukraińców. Bronia na mnie. Господь у мені. Pancerz na mnie, Pan Bóg we mnie. Żeby nastąpiło jutro, żeby słońce wzeszło w pokoju, żeby nastąpiło zwycięstwo, żeby trwała Ukraina. Була Ukraina. Chrystus воскрес. Воістину воскрес. Przy Łazienkowskiej Legia gra z Lechem, Barcelona i Lewandowski znowu na zero. Przed Państwem jeszcze sport i pogoda, a wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo zawsze na naszej stronie internetowej tvrepublika.pl.